Cześć, witajcie. A już przechodzę do tego, co chcę omówić, bo dzisiaj jak zobaczyłem ten artykuł, to normalnie zwaliłem się z krzesła w pracy. Artykuł pochodzi ze strony Tech Spider's Web. Spider's Web, technologie, bezpieczeństwo. Nadchodzi 4 października. Internet mówi, żeby okryć telefon folią, bo inaczej umrzesz. Paweł Grabowski, autor 3.10.2023, godzina 8.57. Ludzkość zginie 4 października 2023 roku, a ci, którzy przeżyją pierwszy atak, zostaną dobici tydzień później. Jedynym ratunkiem przed śmiercią jest odkrycie smartfonu i innych urządzeń folią aluminiową. Depopulacja weszła w ostatnią fazę. Chipy w szczepionkach zostaną aktywowane. No chyba w głowach płaskoziemców i ludzi powalonych, którzy w takie rzeczy wierzą. A powiem wam tak, ja nagrywam to tylko po to, żeby po prostu ośmieszyć tych ludzi, że coś takiego nie ma sensu. Pierwotnie chciałem napisać ten tekst wyłącznie w formie drwiny, szurskich teorii i braku zrozumienia dla otaczającej nas technologii. Byłoby to proste i nie zajęłoby więcej niż 15 minut, z czego przez 8 oglądałbym filmiki z teoriami spiskowymi. Mój redaktor prowadzący słusznie zauważył jednak, że to słabe, bo do śmiania się każdy jest pierwszy, a wyjaśnić nie ma komu. Dlatego moi drodzy czytelnicy wierzący w różne teorie spiskowe, usiądźcie wygodnie i zdejmijcie folię z telefonu. Oto co stanie się 4 października. Nic się nie stanie, po prostu będzie, ja już to przeczytałem, będzie test systemu alarmowego w Stanach Zjednoczonych i to tyle. To jest system alarmowy po prostu, który ostrzega przed jakimiś katastrofami naturalnymi, trzęsieniami ziemi, atakami terrorystycznymi i takimi innymi rzeczami. Nic po prostu się nie stanie i tyle. Tu od razu dodam siebie, mam nadzieję, że wszyscy płaskoziemcy, po prostu ludzie, którzy bardzo wierzą w spiskowe teorie typu, że coś się stanie jutro i tak dalej. Jutro o godzinie 7 rano wszyscy równo zrobią pod siebie po prostu ze wstydu, że oni w to wierzą. 4 października 2023 w USA odbędzie się wielki test systemu alarmowego. O godzinie 14.20 Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego FEMA razem z Federalną Komisją Łączności FCC przeprowadzi ogólnoamerykański test systemu powiadamiania o zdarzeniach i zagrożeniach. To coś podobnego jak nasz alert RCB, tylko tam odbywa się to wielowątkowo. Każdy zalogowany do sieci telefon komórkowy otrzyma SMS z treścią komunikatu alarmowego, który będzie informował, że to test i nie ma i nie należy podejmować żadnych działań. Proste, proste. Ja że w ogóle ktoś wierzy w takie rzeczy, że natomiast każde radio i każdy telewizor włączone w momencie emitowania sygnału również wyświetlą komunikat. Dodatkowo telefony będą emitować dźwięk alarmu, bo w taki sposób są powiadomienia osoby niewidome. Szkoda, że w Polsce czegoś takiego nie ma dla osób niewidomych. W ogóle osoby niepełnosprawne, niewidome w Polsce są traktowane jak śmieci. Jak ktoś nie wierzy, wystarczy poczytać. Test ma na celu sprawdzenie działania systemu w mediach. Prezenterzy uspokajają, że to trzeci taki ogólnokrajowy test w historii. Nic złego się nie dzieje i nie ma żadnego powodu do paniki. Tymczasem w internecie walenie w chuja na całego i teorie spiskowe się lgną. Na przykład ten oszołom, to już nie powiem.
poczekajcie, może uda mi się. O. Że 4 października coś zaczyna się szykować. Więc bardzo was proszę o to, żebyście 3 przed północą wyłączyli swoje telefony komórkowe, bo prawdopodobnie ma dziać się coś bardzo złego i niedobrego. Więc udostępniajcie, jeśli możecie. Piszcie do ludzi, żeby to zrobili. Ja już swoich ostrzegam, więc zróbcie to tak samo, jak i ja. Pozdrawiam was serdecznie i trzymajcie się cieplutko. To jest kolejny dowód na to, że płaskoziemcy są wśród nas. A teraz zobaczmy tutaj. Marburg virus is baked into the shots and will powiem be activated tak, nie, by 3 1-minute pulse waves at 18 gigahertz from the 5G towers all over the country. The government has been preparing for this for years now and will be released in October of 2023, according to attorney Todd Candler. Please take a look at this video. We know that Marburg is not particularly contagious, but it has an extraordinarily high rate of fatality. And we know the mechanism by which this will be released. And that is inside of these shots that people already received, inside the lipid nanoparticles, the hydrogel, there exists pathogens inside of the particles that have not yet opened. Those pathogens are chimeric. They include E. coli Marburg, Ebola staphylococcus, and Brewer's yeast, amongst others. We know that upon the broadcast from the 5G system that is now employed across the United States, the world for that matter, when they broadcast an 18 gigahertz signal for 1 minute, 3 different times as a pulse, it will cause those lipid nanoparticles to swell and release these pathogenic contents, thereby causing a Marburg epidemic that they've already spent the money on. It's already done, right? The Marburg epidemic, for purposes of the law, has happened. And now we just need the actual disaster to happen. And there's actually worse parts to it than that, including the 1p36 gene deletion that effectively will turn those poor people into zombies. No. Ludzie oszaleli. Szukają spisku, wierzą, że ich telefony chcą ich zabić. Istnieje jednak pewna niezgodność w przekazach. Jedni mówią o chipie aktywowanym przez sygnał alarmowy, inni o wirusie czekającym w ukryciu, a jeszcze inni o fali, która usmaży mózgi. Nieprzygotowanym, żeby tego uniknąć, trzeba wyłączyć i owinąć folią aluminiową. Wszystkie inne odbiorniki należy odłączyć od prądu. Ja pierdolę, mamy XXI wiek, człowiek był na Księżycu, Elon Musk zaraz wyśle Starshipa na Marsa, NASA zaraz postawi ponownie stopę na Księżycu, a ludzkość dalej wierzy, że Ziemia jest płaska, że wszyscy chcą nas zlikwidować, że Marsjanie i motomyszy lecą tu nas atomówkami napierdalać. No to tylko dowodzi, że absurd jest totalnie wyjebany w kosmos na całym świecie. Absolutnie nic. Telefony odbiorą sygnał alarmowy, działanie systemu zostanie przetestowane, a następnie życie będzie toczyć się dalej. Sygnał alarmowy służy do... Nie służy do populacji, nie aktywuje żadnych ukrytych chipów, nie rozniesie kolejnego wirusa. Ciekawe, jak sygnał radiowy może roznieść wirusa. Niech mi ktoś kurwa napisze w komentarzach, bo ja nawet nie rozumiem. Nie sprawi, że mikrofalówka nas zabije. Powiem więcej. Zdecydowana większość światowej populacji nawet nie będzie wiedziała, że trwa jakieś testy. Bo te zostały ograniczone do terytorium USA. Testy sygnałów alarmowych to nic niezwykłego. Ostatnio jeden z nich przeprowadzony był w Niemczech i jak sprawdziłem, nie odnotowano fali zgonów. To normalne, że testuje się procedury bezpieczeństwa, żeby mieć pewność, że zadziałały w sytuacji kryzysowej. To dlaczego co jakiś czas słyszymy syreny alarmowe. Każdy większy zakład pracy ćwiczy ewakuację na wypadek pożaru. Nie ma sensu wierzyć we wszystko, co przeczytane w internecie.
zwłaszcza w teorii o depopulacji, fale z telefonów nie robią nam krzywdy. Większą krzywdę wyrządzicie sobie, idąc dzisiaj do fast foodu albo odpalając kolejnego durnego papierosa. Jeśli ktoś przemawia do was ze schowka na szczotki, mówi konspiracyjnym tonem, rzuca jakieś dziwne słowa kluczowe w stylu światowy spisek do populacji, wirus Marburg 5G, to możecie być pewni, że żartuje. A, nie żartuje też, ale żeruje na poczuciu strachu, karmi się negatywnymi emocjami, próbuje wywołać panikę. Przeżyliście już kilkanaście końców świata. Testy sygnałów alarmowych też nie zrobią wam żadnej krzywdy. Paweł Grabowski, autor. Jak widzimy, nic się nie stanie, nie ma się czego bać, a debili jak na świecie nie brakowało, tak nie brakuje. Pozdrawiam serdecznie, Piorun Elektryk.